Miesiąc temu niespodziewanie Rada Gminy Szepliszki niemal jednogłośnie odwołała Stanisława Gibowicza z funkcji przewodniczącego Rady. Na tym samym posiedzeniu dokonano wyboru nowego szefa tego gremium. Jak wynika z udostępnionych nam dokumentów, 9 grudnia Rada zebrała się, by uchwalić gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W trakcie sesji jeden z radnych na ręce przewodniczącego złożył wniosek o zmianę porządku obrad i przedłożył dodatkową uchwałę do rozpatrzenia. Właśnie tę o odwołanie Stanisława Gibowicza z pełnionej funkcji. Pod wnioskiem podpisało się 14 spośród 15 radnych. Zmianę porządku obrad zatwierdzono jednogłośnie, uzyskawszy na nią, nie wiadomo po co, zgodę wójta, bo ustalanie porządku obrad jest przecież wyłączną kompetencją samej Rady. W tajnym głosowaniu nad dalszym losem wieloletniego przewodniczącego Rady 12 głosami za, 2 wstrzymującymi się i zaledwie 1 głosem sprzeciwu przesądzono sprawę odwołania radnego Gibowicza. W uzasadnieniu uchwały pozbawiającej Gibowicza funkcji czytamy, że radny Stanisław Gibowicz działał negatywnie na relacje Rady Gminy Szepliszki z wójtem tej gminy i utracił przez to zaufanie części radnych. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na efektywność pracy całej Rady. Uznać należy, że dalsze pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Gminy Szepliszki przez pana Stanisława nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesu społeczności lokalnej. Wykonanie tej uchwały, co kuriozalne, powierzono wójtowi. Nie udało nam się ustalić, jak miałby to zrobić. Zaufanie do Stanisława Gibowicza legło w gruzach po 17 latach. Funkcję przewodniczącego sprawował nieprzerwanie od 2002 roku, choć w ostatnich wyborach poparły go zaledwie 44 osoby, dając mu 3-głosową przewagę nad konkurentem. Nowym przewodniczącym Rady został Józef Januszko.